tej strony Chora Alien. Bardzo Was witam serdecznie i przepraszam za taką dużą zwłokę w nagrywaniu filmów i ich wrzucaniu. Niestety troszeczkę się znowuż pochorowałam, bo właściwie to jest ta sama choroba, ale o tym opowiem Wam dokładniej na pewnym live'ie po prostu. Misie Pysie, cofamy się w czasie i odkrywamy Lilką Dud i odkrywamy jeszcze wtedy dostępnych Kaltersów. Także dzisiaj taki filmik. Oczywiście Lilka ma już Fjorda, ma starego Fjorda, który stoi tam i oczywiście się nim bardzo cieszę, ale postanawiam dalej kontynuować tą wyprawę i ekspedycję w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, ponieważ taki jest mój cel od lat wręcz już, chcę Wam pokazać tą grę od A do Z, więc pieza co zaczął chrapać. Więc Wam pokazuję wszystko. Zostanie nam jeszcze DZ2 po prostu i Eponę już zrobię sobie sama, ponieważ Eponę już nagrywam na Victory. Także zostanie nam jeszcze DZ2, do którego daleka droga, jeszcze mam takie wrażenie. Choć mam nadzieję, że nie. Dobrze, Lilka ogólnie jest daleko z questami w tyle, ale powolutku ją pociśniemy. Postaram się nagrywać częściej. Zostały nam dwa odcinki z Dud zaległe. Więc będę robiła teraz bardzo usilnie reputację, bo też nie miałam to czasu, po to, abyśmy, no właśnie, po to, abyśmy mogli dalej kontynuować zadania z Dud. Chciałabym to Dud na koniec, silki się kłócą, chciałabym to, odejdź od niej, już, chciałabym to Dud na koniec też ogarnąć, poszła od niej, do końca ogarnąć, właśnie, do końca ogarnąć i, że tak powiem, mieć z głowy. No i dobra, przestań ją, Myśka, weź ty się ogarnij. Zaczepiaj jej. Także co? Plany są takie, że dokończamy Dud i dopiero zajmujemy się dalej... No co za mało ma? Zajmujemy się dalej DZ2. Eponę ogarnę sobie już prywatnie na Liliance. I wybaczcie mi, że mnie nie było teraz w weekend, ale dosyć mocno się pochorowałam. W sensie to, co mnie męczy, bardzo dało mi się we znaki. Byłam u lekarza, już się leczę i nie jest łatwo, w sensie... Dostałam antybiotyk, dostałam oczywiście probiotyk, ale dostałam również steryt i ogólnie kilka leków, także się leczę. Byliśmy za tasem u weterynarza, jeszcze muszę iść ze świnkami do weterynarza, także nie miałam zupełnie czasu nawet na wysyłanie filmów, czasu i siły. Najmocniej przepraszam. Postaram się naprawić to wszystko i umilić Wam jakoś tam tą jesień niegrzeczną, która jest strasznie mokra już i wieczna i zimna. Zapraszam do oglądania dalszej części z Dud. No to jesteśmy Lilianką na lesie zamarzniętej mgły i oczywiście będziemy sobie tutaj robić chociaż jedno, to zrobimy. Jedną plamkę. No tutaj jest dużo do roboty później, bo jest tutaj archeologia oczywiście, którą trzeba szukać i to jest ten najcięższy szkielet, czyli spektakularny dinozaura. No, tylko nie, znaczy nie tylko tutaj to jest, także ogólnie trzeba szukać archeologii i tutaj jeździć. A i będzie się działo, ponownie będzie się działo. No cóż, no, damy jakoś radę, nie? Mam taką nadzieję. No, to oczywiście jest bardzo przyjemne, aczkolwiek trochę takie straszydło, bo jednak nie oszukujmy się, te krzaki nie zachęcają. Te krzaki, krzewy, cokolwiek. Więc, no cóż, no, Lilka zaczyna nową przygodę. No ja bardzo czekam, aż ona zacznie Eponę, bo Eponę tutaj oczywiście sama już sobie ogarnę w całości. No i DZ2 też będziemy ogarniać, DZ2 będziemy też ogarniać na wizji, że tak powiem. Nie widzę, gdzie jest ten migotka. Nie widzę migotek, Jezu kochany. Czekajcie, może zrobimy tak. Bo nie widzę migotki, tak serio, serio. O dobra, stoję przed nią. Widzicie, jak ja widzę? Tak widzę, że nie widzę, no, za bardzo. Czasem Dud jest ciężko, ja wolę w Dud rano albo po południu, więc tutaj, no wiecie. Dobra, mamy tą kropkę zrobioną, chyba, czy jeszcze nie? Jeszcze chyba nie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tak, o, dobra. I teraz w drugą stronę pojedziemy. Gdzie jest migotka, gdzie jest migotka? Tu jest migotka, dobra. To zupełnie dla mnie nie widać. Znaczy, coś ją widzę, ale niewiele. Okej, okay, mamy migotkę, pewnie tutaj będzie lunetka, tak jest lunetka, więc sobie patrzymy na pięknie na skałki, obliczamy kąt skałki, ślicznie, patrzymy ten kąt,
No i cóż, będziemy dalej, ja będę dalej patatajać, a was zapraszam za chwilkę, jak już to skończę. Okej, ponieważ się otrudziłam w tym lesie zamarzniętej mgły, przyjechaliśmy do Donika odebrać zadanie i zaraz pojedziemy sobie po te ślady na śniegu. Siemka, siemka, klubowiczko, siemka, siemka. Klubowiczka? Nie, nie klubowiczka. Dobra, odbieramy zadanie. Dolina Zamarzniętej Mgły wydaje się być bardzo interesująca. Postaram się dowiedzieć się więcej i sprawdzić, czy mogę znaleźć więcej informacji. Jeśli dowiem się czegokolwiek, na pewno podzielę się z Tobą tą wiedzą. Okej, czekaj. Dobra, i lecimy do śladów. Nie jechałam po panią weterynarz, ponieważ nie ma sensu na razie. Boże, mnie zatyka strasznie. Nie ma na razie sensu, słuchajcie. Ja ją przy okazji znajdę, przy okazji. Myślę, że ona nic mnie zablokuje. I te odcinki teraz, słuchajcie, z Lilką w Dud będą troszeczkę dłuższe, ponieważ... Także puszczacie sobie mnie po prostu w tle. I oglądajcie sobie, i słuchajcie sobie, co tam mam do powiedzenia, ciekawego czy cokolwiek. Po prostu. Bo odcinki będą dłuższe, ponieważ no może fiordy wycofują, tak? A ja bym bardzo chciała mieć fiordy na Lilce. Od zawsze podobał mi się taki ten najjaśniejszy fiordełek. Najbardziej podobał mi się ten, którego mam na Wiki, ale to już pominam. Więc... Jeżeli macie ochotę, to po prostu słuchajcie tego, co mam do powiedzenia i grajcie sobie po prostu tam na swoim koncie i róbcie swoje zadania. Dobra, więc dlatego odcinki troszeczkę na Lilce będą dłuższe, ale chcę to jakoś sensownie podzielić. Dobra, lecimy do śladów. I do was zaraz rzucę, bo jak już będę przy tych śladach, bo oczywiście pewnie prędko ich nie znajdę, bo jest bardzo jasne. I są owe ślady. Oczywiście ja z przyzwyczajenia pojechałam zupełnie dalej. No ale dobra, muszę je kliknąć, prawda? Tak. Muszę je kliknąć. Ojej, naprawdę. Straszny mam kater. Ojejku. Męczy. Dobra. Jedziemy śladami. Mamy jakąś ładną łapkę. Łapencję. Tutaj. Ale i tak ja wiem, że my żadnego Yetiego nie znajdziemy. No ale dobrze. Stój, Lilianko. Czekajcie, chłopaki, ja się muszę znowu oczyścić. Ojej, kuś. Okej, wybaczcie, mam nadzieję, że wszystko działa. No dobrze, no to lećmy po tych śladach. Gdzie te ślady? Ślady, tam są ślady, dobra. Nie jest tak źle, jak myślałam, bo w lesku zamarzniętej mgły było dosyć ciężko. 9 na 25, więc gdzie są te ślady teraz? Halo, ślad, nie ma żadnej migotki, nie ma niczego, w sensie migotki na mapie. Tutaj jest ślad, dobra. Okej, tu będziemy sobie szybciej, myślę, że jechać. O, sobie tutaj jest ten ślad. Dobrze. Chyba nie tutaj, dokładnie, tam w górę, dobra. Okej, to tutaj w górę, tak, dobrze myślę? Tak, dobrze myślę, chociaż go nie widziałam. Teraz go widzę. Okej. 18. 19. No i nie widzę dalej śladów. Halo, ślad, tutaj chyba. Tak. Tam dalej jest. Tak. Dawno mnie tu nie było. Dawno. Dawno, kilka lat. 24, 25, koniec, wow. Nie wiem, co jest dalej, ale nie będziemy tam szli, dalej są jakieś tam ten rzeczory. A tam pewnie jest dalej gwiazdka, ale nie będę tutaj gwiazdek wspierać, bo dobrze wiecie, że na
gwiazdki, mam swój własny pomysł i będę mu czekała, aż Lilka uzbiera wszystkie gwiazdki. W sensie odkryję wszystkie lokalizacje, żeby móc te gwiazdki poszukać, tych gwiazdek poszukać. Dobrze, ciśniemy do Nika i zobaczymy, co nam Nik powie na tą wielką naszą stopę. Myślę, że możemy pojechać sobie drogą. Ja w ogóle z przyzwyczajenia pojechałam od razu, wiecie, w inną stronę i w ogóle tak, wiecie, po prostu o. Tędy? Tędy? Tak serio, tędy? No nie wiem, no dobra, jedziemy tędy. Mogłam pojechać jeziorem, to w sumie jezioren byłoby bliżej. No dobra, to teraz trochę się wracamy. No i cóż, myślę, że niedługo, myślę, odkryjemy kantersów i u kantersów Lilka będą robiła na Lilce szybciutko tą reputację. Co by jednak jej tego fiorda kupić? Wiecie, to tylko on to po prostu pamięta te fiordy od samego początku, kiedy Wika gra, tak, diagram Wiką, więc trochę przykro by było nie mieć tego fiorda, moim zdaniem. Więc postaram się jednak na tym kącie też tego fiorda mieć. No i chyba z następnego magazynu te 250 starkość pójdzie właśnie na Wikę, na Lilkę, po to by po prostu ona mogła kupić sobie tego fiorda. Znaczy, aby mogła kupić fiorda jej. Okej, ślady. Bum, ślady urwały się w górach. Typowe, pewnie znów pada śnieg wirujący wokół z wiatrem szybko zaciera ślad. I to sprawia, że bardzo trudno jest wyśledzić. Okej. Człowieka śniegu. Jest źle, jeśli w ogóle istnieje. Dokładnie. Dobra, i sobie ciśniemy dalej. Północne góry krateru są kuszące. Według legend i starych książek podróżniczych, które czytałem, w górach podobno znajduje się zamarznięty portal. Będzie to bardzo ekscytujące, jeśli uda nam się go znaleźć. Ta wyprawa nie jest tak odległa jak poprzednie, więc mam nadzieję, że ja również będę mógł spróbować. No, mam nadzieję. Na razie muszę zdobyć więcej informacji i zostanę tutaj w obozowisku. Udokumentuj, odkryj miejsce znaczone na mapie. Z tym rękawisie zimowe, oczywiście. No bardzo fajne rękawisie mogą być, ok. I ciśniemy. Słuchajcie, ja tutaj sobie chyba udokumentuję i oczywiście będę do Was wracać, mi się pysie. A tymczasem ZW, w sensie ja idę do Was, idę ogarniać te północne góry. Ten koleżanko. Mili moi, wjeżdżamy coraz bliżej kaltersów, a coraz bliżej kaltersów to przede wszystkim coraz bliżej fiordów. No i ta moja piękna i kochańsza muzyczka oczywiście, którą Lilka już ma, tylko tyle, że no... Wiecie, no jednak u kalterców to u kalterców, nie? Strasznie lubię kalterców, także no, generalnie rzecz biorąc, będziemy powolutku zaczynać tam reputację i będziemy powolutku tam koksać kłaczki, wiórki, jagody i w ogóle wiele, wiele innych. Okej, to ja zaraz do Was wrócę. Cieszę się bardzo. To jest właśnie ten wielki, wielki moment, kiedy wjeżdżamy do kalterców po raz pierwszy. Z fabułą gry, że tak powiem, z fabułą, z po prostu, gdzie nas gra zaprowadziła. A wiecie, jak ja miałam tutaj wow, że tutaj w ogóle coś jeszcze jest, że tu w ogóle wow, jak to wygląda i w ogóle i w szczególe i tak dalej, więc wow, siemanko! Dobra, pozdrawiamy Brooklyn. Pozdrawiamy Brooklyn. Dobra, ciśniemy, słuchajcie to. Mamy lodowy portal i ogólnie za chwilkę będziemy widzieć kaltersów i oczywiście będzie zacnie. Będzie mega zacnie. Ja strasznie lubię to miejsce. Nie mamy jeszcze muzyczki, w sensie teraz, bo mam muzyczkę z tego, co było wcześniej. Dziękuję i również pozdrawiam. Jaj! Super. Dziękujemy za pozdrowienia oczywiście. No i cóż, za chwilkę będę zamawiać na Lilce. O, czekajcie, bo tu jeszcze są migotki. Dobra, tu są migotki, bo tu jest jeszcze moja lunetka, którą oczywiście nie wiem skąd wziąć, bo kiedyś to się brało ze kwipunku, a teraz się bierze znikąd. Ale fajnie, że Lilka chociaż raz zrobiła to, że się brało ze kwipunku. No też takie już, no chyba starodawne wręcz, tak? I to się kiedyś do tego schodziło, a nie tam się tam na koniku wygodnie siedziało.
To były czasy. A teraz jest nowa historia i teraz tego nie mam, niestety, niestety. Dobra. I mamy tutaj teraz to. I jestem podekscytowana, kiedy zobaczymy Klantersów. Pewnie nie prędko, w sensie tam chyba trzeba jeszcze go kosta oddać. Ale to nic, ale to nic. Ja i tak poczekam, że mnie teraz pocisnę. Dlatego, że strasznie chcę Klantersów. Tu ktoś stoi przy fiordełkach. Przy fiordełkach ktoś stoi, wybiera fiordełka. I witam Cię na moim zdjęciu. Kiedy ja to robiłam na Lilce, na Wiki, to na Lilce, to nie było nikogo, no bo wiadomo, była noc, był wieczór i wszystkie dzieci poszły spać. Okej. Okay. Mamy już zbadane, więc lecimy sobie w dół. Na razie tu nikogo nic nie widzę, ale będę widzieć, na pewno będę widzieć to już niebawem. Tylko pytanie kiedy. Dobra, gdzie jest to miejsce, gdzie ja muszę tutaj sobie dojechać? Poczekajcie, poczekajcie. Spróbujemy sobie zrobić taki o myczek, że o. Teraz pytanie jest, gdzie jest to miejsce? To miejsce jest gdzieś po mojej tej stronie. Ale ja go nie widzę. Ale ja go nie widzę. To gdzie to jest miejsce? Gdzie to miejsce jest? No, halo, halo, miejsce moje. No bo jedziemy w dobrą stronę. W sumie mamy trochę obok zaznaczone, a to nic. Jedziemy w dobrą stronę. Albo ja go nie dowidzę, niestety. Albo go nie ma. Wow! Albo go nie ma. Musi być, wiadomo, że musi być. Oczywiście żartuję sobie troszeczkę. No ale generalnie rzecz biorąc, chciałabym mnie zobaczyć. Chciałabym mnie bardzo zobaczyć. Przejechałam. No dobra, genialnie. Okej, okay, dobra, super, genialnie, bo mnie cofnęło do tyłu. Więc nie musiałam tego przeskakiwać ponownie. Przejechałam gdzieś, słuchajcie. To musi być gdzieś na jeziorze widocznie. Skoro przejechałam. Dobra. I ja jestem tutaj. To, a, bo to jest tu wyżej. Dobra, już wiem. Znaczy zupełnie nie na jeziorze, a w górach. Dobra, i wydaje mi się, że teraz będziemy widzieć Klantersów. Przynajmniej początkowo tylko te dwie postacie, tak, prawda? No to jest ona i on, mąż i żona. Ale już będą bliżej niż dalej. Słuchajcie, jesteśmy bliżej niż dalej do Klantersów, a tym samym do fiordów. Mamy jakieś 592 nawet. Ej, sterkońsy. Więc nawet już niedługo będziemy mogli kupić sobie fiordełka. Wbiję jej oczywiście reputację i oczywiście ogarniemy jej to. Czy to tutaj? Bo coś mi tutaj świta, że tutaj może było. Uiii! Dobra, skoczyłam jakoś. O, koń! Gdzie to jest? Słuchajcie, gdzie to jest? Bo ja nie ogarniam! To nie tutaj! Upsi, upsi, dobra. O, powoli. Ja tego nie ogarniam, słuchajcie, nie wiem, gdzie to jest. Jestem blisko, to jest gdzieś tutaj za mną, ale gdzie? No dobra, pojedziemy tą górką, zobaczymy, czy się w ogóle da. Myślę, że się nie da, no właśnie. Ajajajajaj, jaki piękny kraj. Wow, lecimy. O, kurczę, bo blady, no. Może to było tam Klantersów po prostu, a ja to zmaściłam, co? Jak myślicie? Ojej, kusiu. Jak tam teraz zjechać, żeby stąd zjechać? No chyba będzie problem, prawda? Dobra, słuchajcie, ja muszę tutaj stąd wyjechać jakoś. Jakoś się tam dostać i do Was wrócić. Okay, jestem tutaj dość szybko. Dość szybko. No i co? No i tutaj w ogóle są piękne krajobrazy z tym szkieletem dinozaura. I ogólnie bez tego szkieleta też są piękne krajobrazy. To mi się bardzo podoba tutaj w Dud. Chociaż szukanie tych migotek po dniu, gdzie jest mega, mega jasno w Dud, to nie jest najlepszy pomysł, no ale jednak. Stamtąd przyjechaliśmy. Tamtąd przyjechaliśmy przez te kurde klify. No ale nie było źle. Nie było źle, myślę. Nie było źle. Dobra, to słuchajcie, z drugim razem podskoczyłem i było okej. Okay. No ale na nagranie oczywiście trzeba namaścić, nie? Na nagranie trzeba oczywiście wszystko zlamić. Standardowo, prawda? Standardowo. Okej, już klikam. Już jedziemy dalej. Kiedy ja zobaczę Klantersów na Lilce? To konto ma tyle lat, że aż wstyd. Dobra, czekajcie, tu jeszcze jest. Okej, okay. Mamy luletkę i tutaj będzie wszystko chyba. Więc musimy pojechać potem do Nika, więc potem do Nika pojedziemy. No tak, chciałam nagrać jeszcze dla Was ten fragment, ponieważ mówię, te krajobrazy tutaj są prześliczne. Góry, krajobrazy i w ogóle. I to, że tak fajnie jest, o, widać, co, na co patrzyliśmy, tak? Kiedyś tego też chyba nie było. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Kiedyś po prostu nas pokazywało i tyle.
Jeszcze jedno gdzieś, ale nie wiem gdzie to jest, więc muszę się posiłkować tutaj niestety naszym sposobem, ponieważ nie mam pojęcia, gdzie są te nasze migotki. Okej. Rzekomo, może tam z góry. Tak, tam, dobra, widzę. Okej, bo tak spojrzałam i tak, ale gdzie? Dobra, tu mamy zdjęcie. Zobaczcie, jakie ładne są te widoki. Bardzo ładnie są zrobione. No, ta dolina dinozaurów jest prześliczna. I SSO, zespół SSO wykonali kawał dobrej roboty, więc tutaj nie oszukujmy się. My sobie pojedziemy tutaj, to troszeczkę wyżej. I zobaczymy, co tutaj jest. Czy tutaj coś jest w ogóle? A w ogóle mamy zaliczone? Nie wiem, nie pokazałam, że mamy zaliczone. Mam nadzieję, że mamy. Co coś tutaj jest? Tutaj jest, gdzie było, byliśmy, gdzie był Yeti. Gdzie był Yeti? Znaczy, że rzekomo był Yeti. O, tu jest archeologia. Wszystko trzeba sobie poprzypominać, bo nie pamiętam zupełnie, gdzie jest archeologia. Tutaj są właśnie skałki. Czy coś tu jest ciekawego? Tu była gwiazdka jakaś pewnie. Jakaś jaskinka, coś w tym stylu. Ale jakoś tak nie widzę, to nic. Tak, tu jest i to nasza jaskinka. Dobra, tutaj nie będziemy wjeżdżać, tam za jaskinką jest gwiazdka. Z tego co pamiętam, jeżeli to dobrze pamiętam. No i cóż, no i cóż, no i cóż, no i wracamy do naszego Nika, bo chyba nam się quest zaliczył. Tak, zaliczył się quest, okej, ale nie, jakoś nie było powiadomienia, albo ja nie wyłapałam. Jak będę unikam, to do Was wrócę oczywiście, to do Was wrócę.